Siema, z tej strony Arket. Dzisiaj oglądamy Jak upiec indyka. Link do tego filmu oczywiście będzie w opisie. No i dobra, oglądajmy. Tak jak zwykle. Bierzemy się do pracy i zaczynamy. A zaczniemy od przygotowania sobie ud z indyka. Jak widzicie, ja mam tutaj dwa takie, można No i tutaj powiedzieć, niestety obręcze spore ulaz. echo One w sumie w tym ważą pokoju, półtora spory minus. kilograma. W zupełności to wystarczy. Nie będę tych ud przekrawał. Będę je piekł właśnie tak jak je w Nagrywaniu. całości. Ale zanim zaczniemy w ogóle je piec, musimy sobie je przygotować. Najpierw je dobrze umyję w zimnej wodzie. Zamoczę je w zimnej wodzie na jakieś pół godziny. Po tym czasie osuszę je i powiem Wam, jak je przyprawimy, jak je zamarynujemy. No i uda są już przygotowane, osuszone. Proszę bardzo, teraz co zrobimy? Miska, w której marynować, przekładamy sobie to do miski. Tak Okej, samo możemy drobne sobie cięcie odsłonić, mamy. na przykład do jakiegoś szklanego naczynia. Nie musi to być koniecznie miska. To sobie odstawię teraz na Okej, chwilę czyli na bok. prowadzący mówi, I że teraz będzie najpierw przygotujemy to sobie czyścił. marynatę. Od czego zaczniemy? No i zrobię marynatę, Przy pewnie miski a będzie nie, olej. najpierw olej. Może być tak samo oliwa z oliwek, jak najbardziej. Dzisiaj robię z olejem. I teraz co tutaj będę dodawał? Suszone warzywa. Tych suszonych śmiało możemy dodać No to w sumie i dwie tak zamiennik takie warzywa. łyżki. Znaczy, Dlatego, że te co warzywa, ja gadam? one są tutaj Zamiennik bez przypraw. soli. Tylko same suszone warzywa. Teraz pieprz ziołowy. Pieprz ziołowego, jak widzicie, tak tylko kilka razy. O, proszę bardzo. Papryka czerwona, słodka. Jeżeli lubicie na ostro, możecie dać jak najbardziej paprykę ostrą. Papryki, ja tutaj słodkiej dam tak dość sporawo, bo bardzo lubię indyka, albo na przykład jak robię kurczaka właśnie z papryką. Czomber. Czomber obowiązkowo tutaj do indyka musimy dodać. Czombru dam mniej więcej tak samo jak pieprzu ziołowego. Co teraz tu jeszcze dam? No bardzo ważny składnik. Marynat. Ci, co oglądają mój kanał, dobrze wiedzą. Ocet jabłkowy, może być ocet z mirabelek, jakiś inny, jakikolwiek macie ocet własnej produkcji, No, będzie ale po z tym prostu to trzeba też idealny. uważać, bo jak się da za dużo, to sam kwas Teraz będzie. to wszystko tutaj przemieszamy, Więc nie pora a jeszcze byśmy zapomnieli overusować o soli. tego za Musimy bardzo. dodać trochę soli, ale sól możemy tak samo dodać na mięso podczas polewania marynatą. No ja tutaj dam takie dwie małe drewniane Czy ta decha jest łyżeczki. nietypowa? Bardziej wygląda jak do gry Przemieszamy w te kurczaki. szachy. Tej marynaty No, w sumie musimy ważne, że jest marynować praktyczne. specjalnie dużo. To w zupełności tutaj powinno wystarczyć. Teraz, zanim wlejemy marynatę, cztery ząbki czosnku. No myślę, że też obowiązkowo, a nawet możemy śmiało dać więcej. Czosnek możecie sobie posiekać albo pokroić w malutkie, tutaj dzisiaj zetrę. Proszę bardzo, czosnek mamy już tutaj wtarty. No i teraz wylewamy tutaj całą tą naszą marynatę, którą sobie przed chwilą przygotowaliśmy. I teraz musimy to wszystko ze sobą dobrze tutaj wymieszać i połączyć, tak żeby tutaj każdy No kawałek i tutaj trochę proporcji indyka za mało, mógł jeszcze złamał więcej się tego tutaj sosu nas. zrobić. Mięso zamarynowane. Teraz sobie przykryję tutaj to folią i do lodówki na około 2-3 godzinki. Proszę Państwa, On tutaj uda z doda indyka przypraw 3 też. godzinki w lodówce. Ja je chyba z 2-3 razy nawet przemieszałem. Co teraz zrobimy? Naczynie, w którym będziemy to wszystko zapiekać. Potrzebujemy trochę masła. Masło kroimy sobie na takie małe plasterki i układamy sobie tutaj je No i w na piekarniku to skorupce. powinno Teraz się mam tutaj dwa w jabłka, normalny sposób jabłka umyte, wymieszać z dodam tym sobie ze mięsem, skórką, ale po pokroimy rozpuszczeniu sobie je oczywiście. i takie plasterki daję tutaj teraz bezpośrednio właśnie No i na jabłka to już masło. też bez Pierwsze sensu dodałem jabłko tutaj już według mam mnie. tutaj rozłożone, drugie dam za chwilę, bo teraz tutaj wrzucę sobie marchew i pietruszkę. To może Marchew popsuć z smak. pietruszką. Mam jeszcze dość sporawo w zamrażarce mrożonej, więc taką właśnie tutaj O, warzywa dodam. mrożone. Niech to w ogóle nie przeszkadza. Co jakoś Rozkręcam to wyłączyłem. dobrze. I teraz jeszcze raz na to dam drugie jabłko. No i proszę bardzo, jabłko drugie dodane. Teraz co tu jeszcze zrobię, zanim dodam udo z indyka? Polewam to trochę białym winem. Proszę zobaczyć. Wlałem tutaj Okej, to pewnie będzie około 50 przydatne. ml. Myślę, że nie więcej. Wino da tutaj naprawdę wyśmienitego smaku. Jabłko da tutaj słodkości. No i teraz pozostało nam włożyć tutaj udo,
które marynowało się 3 godziny, pierwsze i drugie, ale będzie pyszne. Teraz piekarnik sobie uruchamiamy, włączamy go na 220 stopni, będziemy tak piekli przez pierwsze 20 minut, a później temperaturę zmniejszymy do 200 stopni. Podczas pieczenia zostańcie, pokażę Wam, co jeszcze będę robił podczas pieczenia, tak żeby ten indyczek był tutaj chrupiący i soczysty. Teraz to przykryję. Ciekawe, czy powie na ile czasu? Jeśli już tego nie przeoczyłem. Będziemy to piekli około 1,5 godzinki. No i proszę Państwa. No to raczej na mniejszych ustawieniach. Już to się wszystko. Na 200 to już by pewnie się spaliło po prostu. Będę teraz to piekł tak. Około jeszcze, myślę, pół godzinki, może 40 minutek. I teraz proszę zobaczyć. Posmaruję to już po raz kolejny olejem. Możemy też to posmarować masłem. Zarumieni nam się to idealnie. I nam tak ta skórka też mocno nie wyschnie. No myślę, że jeszcze około 30-40 minut i mięsko będzie gotowe. No i uda się. Teraz 30? Co jest? Zobaczyć. Pięknie zarumienione. Bez sensu. Tutaj sos się wytworzył. Sos jest bardzo smaczny. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie mi w komentarzu, jakie Wy wersje robicie. A, to jest koniec filmu. Dobra, jeszcze chciałem coś komentować. Bardzo często, bo bardzo. No i dobra. Może jeszcze zobaczyć kiedyś na ten kanał. Zobaczymy, jak tutaj będzie z kontentem. Czy jeszcze więcej serii znajdę kulinarnych. No i dobra. Dodam jeszcze dodatkowe informacje w montażu. Jeśli jakiekolwiek będą. No i na razie.